Cześć, dzień dobry. Dzisiaj taki temat, który wydaje mi się jest bardzo istotnym tematem, a stosunkowo rzadko poruszanym, czyli probiotyki u kobiety ciężarnej, probiotyki w ciąży. Czy można, czy warto, czy takie rzeczywiście są kierowane do tej konkretnej grupy, bo o tym się mało mówi, a szkoda, z tego prostego względu, że probiotyki w ciąży powinny być moim zdaniem integralnym elementem postępowania, który sprzyja dobrostanowi nie tylko kobiety ciężarnej, która wiadomo w tym okresie ma szczególne zapotrzebowanie, ale będzie również bardzo korzystnie wpływać na zdrowie jej potomka. Otóż po co probiotyki kobiecie ciężarnej? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że okres ciąży jest okresem, kiedy możemy się przygotować jako przyszłe mamy do tego, żeby jak najlepiej skolonizować środowisko pochwy. To właśnie z pochwy dziecko przechodząc przez kanał rodny przejmuje tą pierwszą florę, czyli te pierwsze bakterie, które będą kolonizować jego przewód pokarmowy. Jest to tak zwana flora pionierska, czyli im lepsze bakterie dziecku przekażemy w trakcie porodu naturalnego, tym większe prawdopodobieństwo, że ta flora od samego początku będzie kształtowała się prawidłowo. Mało tego, zostanie z tym dzieckiem do końca życia, bo tak naprawdę to, jakie bakterie rozwiną się w przewodzie pokarmowym takiego maluszka przez pierwsze 2-3 lata życia, będzie miało olbrzymi i dominujący wpływ na całokształt jego mikrobioty jelitowej w wieku dorosłym. Czyli innymi słowy, prawidłowa kolonizacja dróg rodnych za pomocą odpowiednio dopasowanych probiotyków, które mogą być bezpiecznie stosowane w ciąży, da bardzo duże prawdopodobieństwo, że ta pierwsza kolonizacja przewodu pokarmowego maluszka będzie prawidłowa. Po jakie probiotyki w związku z powyższym warto sięgnąć? Na pewno powinny być to probiotyki dopasowane do kobiet ciężarnych, przebadane, bezpieczne dla tej grupy. Z takich probiotyków ginekologicznych do ustnych na pewno godne polecenia jest Estabion Pregna, który zawiera szczep LGG i dwa idealnie dopasowane szczepy ginekologiczne. Szczep LGG jest w ogóle bardzo polecany, zwłaszcza do suplementacji w ostatnim trymestrze ciąży przez mamy, alergiczki czy kobiety, które mają problem z atopią. Z tego względu, że badania wykazały, iż suplementacja 2-4 tygodnie przed spodziewanym terminem porodu u mamy, a następnie kontynuacja tej suplementacji przez pierwsze 6 miesięcy życia dziecka redukuje ryzyko występowania atopii nawet o 25%. Także możemy zmniejszyć ryzyko występowania alergii u naszego malucha, co jest o tyle istotne, iż niestety jeżeli my mamy alergię jako mamy, no to prawdopodobieństwo, że ten nasz potomek będzie miał alergię niestety dosyć mocno rośnie. Czyli z jednej strony zapewniamy sobie dobrą mikroflorę pochwy, z drugiej strony możemy redukować ryzyko występowania pewnych chorób u naszego dziecka, stosując odpowiednio dobrane probiotyki. Pamiętajmy również, że prawidłowy układ mikroflory pochwy to nie jest tylko dobra flora startowa dla naszego malucha, ale też mniejsze ryzyko rozwoju różnego rodzaju infekcji w okresie ciąży, czy to infekcji wirusowych, grzybiczych, bakteryjnych, a niestety może to się przekładać bezpośrednio na chociażby przedwczesny poród, czy przedwczesne pękanie wód płodowych. Bardzo fajnym probiotykiem ginekologicznym, który jest zalecany u kobiet ciężarnych, który może być stosowany, jeżeli już mamy do czynienia z aktywną infekcją, jest Genomet Vaginal Active, który rzeczywiście zawiera szczep Lactobacillus Regenerans, działający nie tylko w momencie aplikacji, ale również do 4 dni po aplikowaniu takiego probiotyku ginekologicznego, i badania wykazały, że jak najbardziej w okresie ciąży będzie zmniejszał ryzyko rozwoju takich nawrotowych infekcji i bakteryjnych, i infekcji grzybiczych. Także drogie mamy, nie unikamy probiotyków w okresie ciąży, dzięki temu przygotowujemy i swoje drogi rodne do przekazania dziecku jak najlepszych bakterii i zmniejszamy ryzyko rozwoju u niego atopii i zmniejszamy ryzyko u siebie infekcji intymnych, którym niestety okres ciąży sprzyja. Także bazujmy na preparatach dobrze przebadanych, na preparatach bezpiecznych. Z preparatów wieloszczepowych, które również można polecić takiej kobiecie ciężarnej, można tu wymienić chociażby preparaty Sanprobi, czy Sanprobi Barrier chociażby, czy Sanprobi Superformuła, jak również preparat VSLH3, czyli taki super poliprobiotyk składający się z 8 szczepów probiotycznych. Natomiast oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest w okresie ciąży wykonanie sobie oceny mikrobioty jelitowej, ustalenie, których bakterii brakuje, których bakterii w jelicie jest za dużo i na tej podstawie dopasowywanie celowanej suplementacji probiotycznej, która zarówno będzie ukształtowała prawidłowo naszą mikrobiotę jelita grubego, czyli przewodu pokarmowego, jak i będzie wpływała korzystnie na naszą mikroflorę pochwy. Dzięki temu dobrostan nasz, jak i naszego dziecka, no będzie jakby nie było w dużej mierze zapewniony. Także probiotyki w ciąży jak najbardziej na tak, tylko pamiętajmy, żeby wybierać to odpowiednio. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.